Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej pogadance na moim kanale. I dzisiaj, tak jak tytuł tego otóż filmiku, porozmawiamy sobie na temat końca Grand Prix w Crash Team Racing Nitro Fueled. Zapraszam. Więc tak. Jak wiecie, bądź też i nie wiecie, parę dni temu wyciekła informacja z fanpage Activision, że ten sezon, najbliższy sezon, który się pojawi pod koniec lutego prawdopodobnie lub z początkiem marca, będzie już ostatnim sezonem Grand Prix w Crash Team Racing Nitro Fueled. I co ja mogę powiedzieć na ten temat? No jest mi z tym mega źle, jest mi z tym mega smutno, dlatego że uważam, ja tutaj, oczywiście to jest moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać, uważam, że mogliby jeszcze te Grand Prix pociągnąć do maja albo czerwca tego roku, dlatego że no nie wierzę, że im się jakby pomysły już skończyły na to, tym bardziej, że jednak no mogliby przykładowo porobić, nie wiem, jakieś nowe sezony, gdzie, nie wiem, pojawiłyby się trasy, przykładowo, nie wiem, nowa trasa podwodna, byśmy zwiedzali przykładowo w jakimś tam kolejnym sezonie trasę, gdzie, nie wiem, w tle byłaby erupcja wulkana, bądź też sam wulkan byśmy sobie zwiedzali. No nie wiem, no, ja uważam, że jest jeszcze tyle pomysłów, które można wykorzystać i trochę to jest smutne i trochę nie fair, że oni teraz chcą kończyć ten jakby Grand Prix. Ja przynajmniej tak uważam, możecie się ze mną nie zgadzać. No, wiem, że kończenie Grand Prix jest tutaj, powiedzmy, w pewien sposób wytłumaczone, ponieważ mam jakby dwie teorie, które właśnie między innymi być może pokryją się z tym, dlaczego chcą już teraz właśnie skończyć z tymi Grand Prix. Po pierwsze, wydaje mi się, że koniec Grand Prix jest spowodowany tym, że już Binox pracuje nad wersją PC-tową Crasha Team Racing Nitro Fueled, co miałoby sens, dlatego że bądź co bądź, jak ten sezon dobiegnie końca, to jednak z końcem tego sezonu być może zostanie wydana wersja PC-towa, która już będzie miała full content, bo wiecie, trochę byłoby to niesprawiedliwe, że my mamy wszystko skończone, a nie wiem, gracze PC-towi będą musieli wszystko od zera przechodzić. Choć z drugiej strony nie byłoby to aż takie złe, gdyby PC-towcy musieli jednak od zera zaczynać te wszystkie Grand Prix, bo mogliby poczuć tą zabawę, jaką my mieliśmy od początku do końca. No ale rozumiem, że żeby było po prostu fair, to z końcem teraz 8 sezonu gracze PC-towi dostają full content, ponieważ no, żeby po prostu nie tracić czasu, no wiadomo, bo jednak, no nie ukrywajmy, aktualizacje trochę ważą i byłoby to troszeczkę, można by powiedzieć, bardzo uciążliwe. No dobra, no to teraz czas na drugą teorię, która być może pokryje się z tym, dlaczego Binox jakby chce już skończyć z Grand Prix. Ponieważ tak mi się wydaje, w małym stopniu mogę się mylić, ale jest to związane z tym Grand Prix, który się również właśnie pojawi teraz pod koniec lutego lub z początkiem marca. Otóż jest pewna informacja, która pojawiła się w filmiku Canadian Guy'a i dam wam teraz screena z tej informacji. Co tutaj dokładnie pisze? Oxide is no longer the king of the track. Czyli tłumacząc na polski, oznacza, że Oxide nie jest już najlepszym ścigaczem. Wiadomo, że tutaj chodzi, że niby pod względem tej trasy, no ale no równoznaczne jest to z tym, że Oxide już nie jest najlepszy. I z czym wiąże się teoria numer 2? Mianowicie, że powraca Velo, a raczej Imperator Velo. Ten, wiecie, ten duży Velo, innymi słowy. Jest to może troszeczkę naciągana teoria, bo można tutaj jakby podpiąć pod to, że ktoś inny może być najlepszym ścigaczem, jeżeli chodzi o ten, bo może to być równie dobrze nowa postać, która może zadebiutować z tym Grand Prix, ale
Wydaje mi się, że właśnie tą nową postacią będzie Imperator Velo. Jestem pewien, wręcz nawet mogę by powiedzieć i zaryzykuję, że stuprocentowo pewny. No bo tak na dobrą sprawę to po Oksadzie to Velo po części był takim drugim najlepszym ścigaczem, jeżeli chodzi o galaktykę, więc no pokrywałoby to się właściwie z tym, co pojawiło się właśnie na off-screenie u Canadian Guy'a, więc jestem wręcz pewien stuprocentowo, że tą nową postacią, która spowoduje, że Oksad już nie będzie najlepszym ścigaczem, będzie właśnie Imperator Velo, czyli innymi słowy Duży Velo. Mówmy po prostu na niego Duży Velo, będzie po prostu łatwiej. Ale to, co teraz powiem, może nie będzie do końca stuprocentowo pewne, aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby to się pojawiło z końcem 8 Grand Prix. I oczywiście z wydaniem wersji PC-towej Crasha Team Racing Nitro Fueled. Powiem tak, bardzo, ale to bardzo bym chciał, że jak już zostanie wersja PC-towa wydana, to mam szczerą nadzieję, że zostanie uwzględnione w tej wersji PC-towej DLC z fabułą Nitro Karta. Ponieważ jeżeli okaże się, że Imperator Velo w sezonie 8 powróci, a nie jakaś tam nowa z dupy postać, która z serią Crasha będzie miała dopiero teraz styczność, to tak na dobrą sprawę zostanie im tylko zrobienie wszystkich cutscenek w Crashu Nitro Fueled, tylko że tych cutscenek z Nitro Karta, zrobienie wszystkich cutscenek od zera i wszystkich światów oraz tam, wiecie, fabułę z Nitro Karta, ponieważ postacie już są, trasy są, karty również są z Nitro Karta, więc tak na dobrą sprawę zostanie im tylko zrobienie cutscenek, światów i tyle. I tyle, dosłownie, to nie jest już dużo. To uważam, że naprawdę nie jest dużo. Aczkolwiek wiadomo, zdaję sobie sprawę, że nie jest to na pewno łatwe, ale z perspektywy tego, co oni zdążyli już zrobić w Crashu Team Racing Nitro Fueled, to uważam, że nie jest to naprawdę dużo. I bardzo bym chciał, liczę na to wręcz, że DLC z fabułą Nitro Karta zostanie zapowiedziane. Naprawdę jestem wręcz, można by powiedzieć, że w głębi duszy jestem podniecony tym i mam nadzieję, że okaże się, że po części to, co powiedziałem w tej pogadance, może być prawdą. Bardzo bym chciał, aczkolwiek jestem przygotowany na to, że może być inaczej, że DLC z Nitro Karta się nie pojawi, albo że Imperator Velo się nie pojawi, ale wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które wskazuje na to, że jednak Imperator Velo pojawi się w 8 sezonie. Mogę się mylić, oczywiście, możecie mnie jak najbardziej poprawić i powiedzieć, że gdzieś tam coś mogło już wyciec w momencie, kiedy ja to nagrywam. Tak więc no, czekamy teraz na wieści. Co będzie dalej? Co będzie dalej z Team Racing? Wiem tylko, że skończeniem tego Grand Prix i ogólnie tych Grand Prix dalej jakby będą wychodziły aktualizacje, gdzie gracze będą dostawali skiny do postaci oraz tam pewnie jakieś inne rzeczy. Szkoda, że nie jest uwzględnione to, że nie wiem, Binox zacznie robić jakieś tam, nie wiem, nowe trasy, ale wiadomo, że nowe trasy kojarzyły się z sezonami w Grand Prix, więc to raczej odpada, że nowe trasy będą się pojawiały w nowych aktualizacjach. Chociaż fajne byłoby to, gdyby zrobili coś takiego, że jednak w nowej aktualizacji dodaliby, nie wiem, może dwie nowe trasy i tak co każdą aktualizację jakieś dwie nowe trasy lub coś tam. Byłoby to naprawdę fajne. Ale wiem, że potwierdzone jest to, że mają się pojawić czasy twórców gry. Tak więc, no, będzie niezły Armageddon. Biorąc pod uwagę, że już czasy Oksada w trasach z Grand Prix były dosyć, no, można by powiedzieć, mega uciążliwe i mega trudne, tak nie chcę wiedzieć, jakie są czasy twórców. Po prostu nie chcę, kurde, tego wiedzieć. To jest po prostu niedorzeczne. Nie no, tak na dobrą sprawę się mega tym stresuję, dlatego że no, nie będzie to łatwe. Trust me, nie będzie to łatwe. No ale co sądzę na temat końca Grand Prix teraz tak oficjalnie? Czy uważam, że to jest fajne, że już się to kończy? Czy fajnie byłoby to dalej pociągnąć? No,
wiecie, nie będzie to dla was raczej zdziwieniem, jak powiem, że fajnie byłoby, gdyby to mogli pociągnąć, dlatego że, no uważam, że jest jeszcze tyle, że tak powiem, rzeczy, które można wprowadzić w nowych sezonach, że nie wierzę w to, że nie daliby rady wykorzystać, powiedzmy, tych nowych rzeczy. A wy? Co sądzicie na temat końca Grand Prix? Czy uważacie, że to jest fajna sprawa, że w końcu dobiegło to końca, no bo, nie wiem, trwało to za długo, albo sami byliście tym znudzeni? Napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie na ten temat oraz na temat teorii, które wymienię w tym oto filmiku, bo być może, mówię, mogę się mylić, ale wydaje mi się, podkreślę to już po raz ostatni, wydaje mi się, że ten nowy sezon będzie poświęcony dużemu Velo. I ten duży Velo spowoduje, że pojawi się to DLC z fabułą Nitro Karta. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ nie mają tak naprawdę za wiele do zrobienia poza fabułą, światami, cutscenkami. Tyle. Tyle tak naprawdę mają oni roboty. Czyli niedużo tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej. No dobra, ja będę kończył tą pogadankę, być może wam się ona spodobała, być może i nie. Napiszcie, co sądzicie. Ja za ten czas się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!